Cześć, witajcie w samym środku Czarnego Serca. Pranki telefoniczne były kiedyś dosyć popularne, ale z biegiem czasu ustąpiły one internetowi. Poczucie anonimowości przeniosło się z dzwonienia pod losowe numery do wypisywania dziwacznych treści w internecie, gdzie anonimowym jest się tak naprawdę tylko z pozoru, chyba że się o to naprawdę dobrze zadba. Anonimowi jednak nie są twórcy. Zarówno streamerzy, influencerzy czy inne figury publiczne cierpią z powodu wycieku swoich danych adresowych i dzieje się to bardzo często. Niska szkodliwość czynu, bo w zasadzie tym jest nękanie w postaci nachodzenia, zamawiania dziwacznych przesyłek na adres ofiary czy obrzucenie domu jajkami, mimo wszystko jest przestępstwem, z tym, że bardzo głupim i nieprzemyślanym. Myślę, że jest to robione po złości tylko dlatego, że napastnicy nie traktują drugiej osoby jako człowieka per se. Proces dehumanizacji celebrytów zaszedł już tak daleko, że część osób nie zastanawia się nad konsekwencjami, które druga strona może ponieść, a są one przecież tak samo krzywdzące dla nich, jak i dla każdego z nas. W końcu wszyscy jesteśmy ludźmi. Taki trolling internetowy, mimo bycia mało niebezpiecznym, w dalszym ciągu okazuje się być niczym w porównaniu z tym, czym jest swatting. Jak sama nazwa nakierowuje, swatting pochodzi od nazwy jednostki specjalnej SWAT, pełniącą rolę antyterrorystów w Stanach Zjednoczonych. I to tam właśnie najczęściej dochodzi do aktów swattingu. Jest to nic innego jak wezwanie uzbrojonej jednostki specjalnej do domu niczego nie spodziewającej się ofiary pod pretekstem aresztowania lub co gorsza, unieszkodliwienia. Jak możecie się domyślać, SWAT jest formacją o wiele większym kalibrze niż policja, to też nie zajmują się oni tak błahymi sprawami jak kłótnie domowe czy pobicia. Jednostki te reagują na polu antyterrorystycznym, więc wzywane są w momencie zagrożenia życia. Sam sposób wezwania SWAT jest dosyć prosty, ponieważ Stany Zjednoczone przez swoją politykę powszechnego dostępu do broni oraz wysoki stopień przestępczości traktują każdy taki telefon śmiertelnie poważnie. Jedyną rzeczą, jaką musi pozyskać anonimowy informator, jest adres ofiary, często wykorzystując do tego doxing. Następnie, by nie ponieść żadnych konsekwencji, które z reguły są olbrzymimi karami finansowymi oraz pozbawieniem wolności, jest uzyskanie anonimowości, a robi się to m.in. poprzez spoofing, czyli podszywanie się pod zupełnie inny numer telefonu niż ten, z którego tak naprawdę się dzwoni. Anonimowy informator dla dodania powagi swojego zgłoszenia, żeby mieć pewność powiedzenia się takiego wezwania, musi podać jak najbardziej dramatyczny powód wezwania jednostki. Może być to morderstwo lub jego próba, przygotowania do zamachu, przetrzymywanie zakładnika czy strzelanina. Otrzymawszy takie zgłoszenie, oddział SWAT rusza do akcji. Powodów swattingu może być kilka. Głównym z nich jest jednak bezmyślność i często nienawiść skierowana w stronę ofiary. Ofiarami padają bowiem nie tylko gwiazdy światowego formatu, takie jak Katy Perry, Justin Bieber czy Taylor Swift, ale i pomniejsi streamerzy. I to fakt napuszczenia zespołu SWAT na tych wyżej wymienionych twórców naoliwił tą piekielną maszynę brutalnego trollowania służb specjalnych. Nic tak bowiem nie cieszy swattera jak widok przerażonego streamera, któremu grupa uzbrojonych po zęby antyterrorystów wlatuje do domu z hukiem, a następnie mierzy do niego samego oraz jego członków rodziny bronią. Granica między życiem a śmiercią zostaje zatarta. Wszystko zależy teraz od cierpliwości policjantów i potulnego wykonywania ich komend. A to wszystko dzieje się na oczach w większości równie przerażonej publiki obecnej na streamie. Internet jest pełen przykładów swattingu. Zaczniemy od czegoś spoza USA. Rosyjski streamer został zaatakowany we własnym domu przez oddział specnaz, który to został wezwany przez jednego z widzów. Powodem, który później został podany, było rzekome zagrożenie terrorystyczne. Damy i gospoda, my ждём. Aktów terroryzmu nie dostrzeżono, ale znaleziono u streamera broń. Kutra, streamer kojarzony głównie z CS-a, został zesłotowany podczas rozgrywania jednej ze swoich gier. Telefon, który zgłosił Kutrę, podał, iż ten zastrzelił dwie osoby i przetrzymuje trzecią jako zakładnika, co po wyjaśnieniu okazało się być oczywistą bzdurą. Na początku jednak potraktowano to na tyle poważnie, że poza wysłaniem jednostki zamknięto również dwie okoliczne szkoły. Put your hands up!
Podobnie jak Kutra, potraktowany został Nothing, profesjonalny zawodnik Counter-Strike'a streamujący jedną ze swoich rozgrywek, którego odwiedziła jednostka SWAT w jego własnym domu. Kolejna już streamerka twitchowa, Muwa, podczas jednego ze swoich streamów usłyszała za oknami syreny policyjne, nie wiedząc, że służby tak naprawdę zbliżają się właśnie po nią. This is why you guys are here. It's because of this. Say hi. Say hi to Dallas PD. XQC, który jest jednym z najpopularniejszych streamerów na całej platformie, również został zeswatowany podczas grania w Overwatch. Hello? Yes, hello. Hello? I'm coming out. Jednym z gorszych przypadków slotingu był z kolei przypadek Kuppy Truppy, streamera Runescape. Po całej akcji Kuppa powiedział, jak wyglądał przebieg tej sytuacji z jego strony. Gdy usłyszał hałas w domu i wyszedł sprawdzić, co to takiego, zastał antyterrorystów mierzących do niego i do jego młodszego, 10-letniego brata z karabinów maszynowych. Kolejny już streamer musiał się tłumaczyć z tego, że został po prostu brutalnie wrobiony przez jednego ze swoich widzów. He is 10 years old. And he had 10 police officers pointing a gun at him because he was at the door. Tych przypadków jest naprawdę od groma, jak chociażby kolejny przypadek Aidina Rossa, obecnie twórcy internetowego piekielnie znienawidzonego przez widzów, ale niegdyś był on jednym z bardzo popularnych streamerów, który nawet w swoich czasach świetności nie mógł narzekać na brak wrogów. Slotting dosięgał go wielokrotnie i wystarczy tylko spojrzeć na to przerażenie w jego oczach, gdy zarówno Aidin, jak i jego przyjaciele wiedzą, co ich za chwilę czeka. I know. No, I'm fucking scared. This happened to me, bro. I almost fucking died. This shit's no joke. They're gonna come with guns, right? They're gonna come with guns, yeah. They're gonna point at us everything. Just put your hands up, they're not gonna fucking shoot us, bro. Oh my god, I'm scared. Na szczęście w każdym z powyższych przypadków, poza urazami psychicznymi, strachem i kilkoma śniakami, nic się nikomu nie stało. Jednakże slotting nie zawsze się tak kończy. Tyler Barris, znany seryjny sloter, o którym dowiedzieć się możecie więcej w materiale Wavy Web Surfa, został w 2017 roku poproszony przez jednego z graczy Call of Duty, by ten pomógł mu zorganizować nalot slot na innego gracza, z którym ten się pokłócił. Tyler, doświadczony we wzywaniu jednostki, zadzwonił na numer alarmowy i, podając się za domniemaną ofiarę, poinformował dyspozytora, że jego ojciec został zastrzelony, matka jest na celowniku włamywaczy, a jego dom w tym momencie zostaje oblewany benzyną. Problem w tym, że adres, który Tyler pozyskał, był zły. Grupa policjantów nie miała jednak na to wpływu i pojawili się na miejscu fałszywej zbrodni, osaczając dom 28-letniego niewinnego mężczyzny. Mężczyzny, który w panice zachowywał się na tyle nerwowo, że jeden niekontrolowany ruch ręki sprowokował policjantów do tego stopnia, by ci odebrali mu życie. Idiotyczna zabawa ludzi chowających się za monitorami może i, jak powyższy przykład pokazuje, doprowadza do ludzkich tragedii. Głupota informujących policję często jest równa ich braku empatii. Niestety nie każdy z tych bandytów ponosi konsekwencje. Znaczna większość jednak zostaje ukarana, a te kary są naprawdę wysokie. Tak jak wcześniej, nie mówię tutaj tylko o karach finansowych, które sięgają dziesiątek tysięcy dolarów, ale mowa też o karach pozbawienia wolności. W końcu sam slotting jest traktowany jako akt terroryzmu, dzięki czemu osoby takie jak 19-letni Slotter Nothinga czy Slotter Mowy dostali wyroki przekraczające 5 lat. A najgorszy z nich, właśnie Tyler, który doprowadził do śmierci niewinnego człowieka, otrzymał wyrok 20 lat pozbawienia wolności. Rocznie dochodzi do około 400 prób slottingu w samym USA. Jest to 400 steroryzowanych osób, 400 prób zabójstwa ku uciesze psychopatów, którzy uważają zagrożenie życia za zabawę. I oby więcej taka głupia zabawa nie skończyła się źle. Czarne serce.